Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to zakładamy, że istotną rolę w, tak jak powiedziałem, w organizacji i informowaniu potencjalnych chętnych o możliwości zdawania egzaminu w określonej instytucji, że tę rolę będą odgrywali sami organizatorzy, że ponieważ to oni będą również, ponieważ są to przecież egzaminy, które wiążą się z pewną z odpłatnością ze strony uczestników, w związku z tym zakładamy, że oni sami będą zainteresowani w tym, by no po prostu maksymalnie rozpropagować swoje możliwości przeprowadzania tego typu egzaminów. Natomiast, co jest oczywiste, również jako resort będziemy prowadzić stosowną informację, chociażby poprzez stronę internetową, o możliwości zdawania takich egzaminów i ośrodków, które tego typu egzaminy organizują. Natomiast jeśli chodzi o rolę polskich uczelni, zakładamy, że one również będą mogły uczestniczyć w procesie organizowania egzaminów, oczywiście pod warunkiem, że będą prowadziły działalność poza granicami, chociażby poprzez swoich pracowników, którzy funkcjonują w ośrodkach zagranicznych, będą mieli na przykład uprawnienie do tego, by występować w roli egzaminatorów w tego typu egzaminach. Dziękuję bardzo.